Znaczy nie. Przemoc seksualna. Każda z nas nieraz spotkała się z sytuacją, kiedy szła w nocy ulicą i bała się przejść koło ciemnej bramy. Widząc mężczyzn idąc naprzeciwko, zmieniała swój kierunek albo przechodziła na drugą stronę ulicy. Kiedyś widziałam w internecie taki fajny obrazek mówiący o tym, jak powinna zachowywać się dziewczyna idąc ulicą. Idź tak, jakby za tobą szło 5 mężczyzn. Co to oznacza? Dla faceta oznacza to tyle, że masz iść prosto, masz się uśmiechać i masz kręcić dupą. Dla kobiety oznacza to tyle, że co? Czyli co, muszę przejść na drugą stronę ulicy? Powinnam iść tak, żeby nie być zauważoną. Powinnam iść tak, żeby móc uciekać. Powinnam włożyć klucze między palce. My boimy się, ponieważ dla wielu osób nie wcale nie znaczy nie, a dla nas tak. Dla nas to znaczy nie. Bardzo często spotykamy się z tym, że przemoc wobec nas jest używana, że siłą bierze się to, czego się chce. To jest przemoc seksualna. Spotykamy się z nią na ulicy, spotykamy się z nią w klubach, kiedy musimy pilnować swoich drinków. Spotykamy się z nią w pracy, kiedy szef podchodzi do nas i rzuca jakieś dwuznaczne uwagi, a my nie możemy z tym nic zrobić. Spotykamy się z tym także w swoich domach, kiedy nieraz mężowie nie respektują mnie, swojej żony i biorą to, na co mają ochotę, nie zważając w ogóle na to, czego ona chce. To jest przemoc seksualna. Dla nas nie znaczy nie. I to należy uszanować. Jest piękne hasło, które bardzo często, które możemy usłyszeć w tekstach piosenek. W ogóle jest dużo dobrych tekstów piosenek. Jedno z nich mówi, to nieważne, czy była sama, to nieważne, czy była jak była ubrana, nie znaczy nie. Nic nie usprawiedliwia gwałtu i jeżeli piła, to jedyne, czego się spodziewała, to kaca. Przemoc dotyczy co czwartej, a może co trzeciej kobiety i dziewczynki. Ale w sumie kogo to obchodzi? Przemoc nie zaczyna się w domu, nie zaczyna się w rodzinie, nie zaczyna się w związku. Zaczyna się w kulturze gwałtu, wszechobecnego przyzwolenia na przemoc wobec kobiet, dziewcząt, dziewczynek. Zaczyna się w państwie, które przemoc wobec kobiet i dziewcząt próbuje zepchnąć z powrotem do sfery prywatnej i przy okazji odbiera pieniądze organizacjom pozarządowym, które próbowały coś z tym zrobić. Przemoc nie kończy się, gdy dzwonimy na 112, przybywa patrol, i dowiadujemy się, słyszymy komentarz, chyba się pani naoglądała serial i niebieska karta to nie my. Przemoc nie kończy się wtedy, kiedy doczołgamy się wreszcie na komisariat i próbujemy opowiedzieć o tym, co się stało, a słucha nas policjant, mężczyzna, a za nim wiszą plakaty z nagimi kobietami. Przemoc to także przemoc państwa, którego minister zdrowia odmówiłby pigułki po nawet ofierze gwałtu. Dzień dobry, nazywam się Marta Szymczyk i powiem o przemocy systemowej. Mam tę przyjemność, że jestem mamą i jestem również kobietą pracującą. Zdarzyło mi się w życiu również takie szczęście, że mam fajną rodzinę, mam teściową, która pomagała mi w opiece nad moim dzieckiem, kiedy wracałam do pracy. Niestety niewiele kobiet w tym kraju ma takie samo szczęście jak ja. System jest tak skonstruowany i władza działa w taki sposób, że nie wspiera kobiet, które chcą urodzić dziecko, które chcą je wychować i które chcą równocześnie pracować i się rozwijać. Dlatego dzisiaj tutaj jestem ja, moje koleżanki i państwo, ponieważ chcemy powiedzieć wyraźnie, że sprzeciwiamy się przemocy systemowej władzy. Dziękuję serdecznie. Przemoc to nie tylko bicie. Przemoc to codzienna, to można powiedzieć, trudno skalować przemoc, ale ta bardzo, bardzo opresyjna i ukryta to również przemoc psychiczna.
siedź cicho, głupia jesteś. I te wszystkie rzeczy, które słyszymy często jako kobiety, kiedy odbiera nam się prawo głosu w dyskusji, kiedy lekceważy się nasze stanowisko, kiedy nie bierze się pod uwagę tego, co myślimy, co mówimy, to wszystko zostaje w nas, to wszystko jest pewnego rodzaju insygnium władzy nad kobietą, nad jej myślą i nad tym, jak ona potem zaczyna się zachowywać. Bo kobieta, która usłyszy, nie będziemy o tym rozmawiać, siedź cicho, nie masz prawa, nie wiesz. Kiedy usłyszy to raz, kiedy to usłyszy drugi raz, po prostu w końcu się zamknie. I tego właśnie oczekuje sprawca przemocy, który jest osobą, jest instytucją, jest też prawodawcą. Nie będziemy siedzieć cicho, mamy swoje prawa, będziemy o nich głośno mówić i będziemy o nie walczyć.